Najtańsze gry znajdziesz na eneba.com, link w opisie. Gunter Odin to najciekawsza postać w wiedźmińskim uniwersum. I choć na jego temat powstało już naprawdę wiele teorii i jeszcze więcej filmów, taki jak ten nie powstał. Bo opowiem wam dzisiaj historię o tym, jak właśnie dzięki panu Lusterko pewien człowiek został cesarzem Nilfgaardu, jak dzięki właśnie Gunterowi powstał zakon Płonącej Róży, czy jak dzięki niemu wydarzyło się praktycznie wszystko, co widzieliśmy w Wiedźminie 3. Dzisiaj nie będziemy snuć na jego temat teorii, bo nie ma po co. Wiem, kim jest Gunter Odin, wiem, co robi w wiedźmińskim uniwersum, wiem, jakie moce posiada, a przede wszystkim wiem, po co to wszystko robi. Oto film, który naprawdę odpowie wam na pytanie. Kim tak naprawdę jest Gunter Odin, zwany również panem Lusterko? Ale jeszcze przed tym, jak opowiem wam o tej wybitnej postaci, jaką jest Gunter Odin, na szybko opowiem wam o stronie eneba.com, która wspiera już mój kanał od dawna. Chociaż pan Lusterko jest naprawdę zagadkowy, zagadkowe jest też to, czemu wydajesz setki złotych na gry, jeżeli możesz je kupić dużo taniej właśnie na stronie eneba.com. Strona eneba.com oferuje gry w dużo bardziej przystępnych cenach, niżeli inne sklepy. Taniej tam znajdziesz nie tylko Wiedźmina 3 na peceta, ale też Wiedźmina 3 na PlayStation. Oferuje ona też najnowsze gry takie jak Cyberpunk, Grayson Warfare, czyli niedawny hit podobny do Tarkowa, WWE, czy wszystkie FIFA. A to wszystko, tak jak już mówiłem, po znacznie lepszych cenach. Sami możecie się przekonać, że jest to prawda, klikając link, który znajduje się w opisie. Pamiętajcie o tym, żeby właśnie korzystać z mojego linku, jak kupujecie coś na tej stronie. Dzięki temu też mnie wspieracie. Dziękuję wszystkim, którzy chociaż raz skorzystali z tego linku. A my wracajmy już do filmu. Kim tak naprawdę jest Gunter Odin? Kim ty właściwie jesteś? Farszywy przybłęda. Gunter Odin. Do usług. Gunter Odin nie jest człowiekiem. To zło! Zło, które przyjmuje różne postaci! Chociaż Gunter Odin jest oczywiście bohaterem dodatku Serca z Kamienia, po raz pierwszy okazję mamy go spotkać już na samym początku gry, w Białym Sadzie, kiedy Geralt wraz z Vesemirem przybywają do lokalnej karczmy i szukają informacji o Yennefer. Czym się zajmujesz? Kim jesteś? Parszywy przybłęda. Gunter Odin. Do usług. Pomaga nam on wtedy odnaleźć Yennefer. To też pierwszy raz, kiedy możemy przyjrzeć się umiejętnościom Guntera Odina, a konkretnie jednej z nich, czyli teleportacji, ponieważ rozpływa się on w powietrzu zaraz po zakończeniu naszej rozmowy. Teleportacja ta odbywa się jednak w zupełnie nam nieznany sposób. Nie wymaga rzucenia czaru czy nie wydaje dźwięku i nie jest to też taka teleportacja, jaką używa Ciri. Jest na swój sposób unikalna. Pomoc, którą nam udzielił wtedy w Białym Sadzie, nie była też bezinteresowna, bo to właśnie kartę tego, że pomógł nam już dwa razy, więc wypadałoby mu się odwdzięczyć, zagra przy spotkaniu zaraz przy roztajnych drogach, aby przekonać Geralta do tego, by ten został jego wspólnikiem. Gunter wiedział już prawdopodobnie w Białym Sadzie, że będzie potrzebował pomocy Geralta, by zabrać duszę Olgierta. Był on też z Ofirczykami, którzy przyszli do nas zaraz po zabiciu Ropucha. Mógł nas wtedy uratować, ostrzec, jednak tego nie zrobił. Wręcz odwrotnie, pewnie przyczynił się do tego, że idealnie po zabiciu księcia, właśnie w tamtym momencie w kanałach zjawili się Ofirczycy, z którymi przecież on podróżował. I dzięki tym wydarzeniom mógł nas uwolnić ze statku i miał później niezłą kartę przetargową w negocjacjach z Geraltem. Wiedział, że prawdopodobnie Geralt będzie chciał spłacić dług wdzięczności, a pierwszy etap spłacania tego długu miał odbyć się o północy na roztajnych drogach pod wsią Jantra, w której to lokalne dzieciaki śpiewają naprawdę ciekawą piosenkę o nim. Liczko ma gładkie i mowę kwiecistą. Żarci ten pomiot z naturą nieczystą. Życzenia twe spełni zawsze z ochotą. Da ci brylanty i srebro i złoto. Lecz kiedy przyjdzie odebrać swe długi, skończą się śmiechy, serdeczność przysługi. Wpęta cię weźmie, zabierze bogactwo, byś cierpiał katusze, aż gwiazdy zgasną.
Ale zanim w ogóle do tego spotkania przejdziemy, myślę, że powinienem wam wyjaśnić, skąd wziął się w ogóle Gunter Odim. Nie tylko w tamtym miejscu, ale w ogóle w tym świecie, bo przecież dobrze wiemy, że nie jest on człowiekiem. Gunter Odim nie jest człowiekiem! To zło! Zło, które przyjmuje różne postaci! Widzicie, pan Lusterko przybył do tego świata już naprawdę dawno temu, o czym wspomina profesor Szezlok. Właściwie to tysiące lat temu. Znany jest pod naprawdę różnymi imionami, czy pod różnymi postaciami, ale we wszystkich miejscach, jakie odwiedził, działo się to samo. Za pozornie niską cenę oferował ludziom i innym rasom to, czego chcieli. Spełniał ich życzenia. Przez tysiące lat zmieniał świat Wiedźmina, w cieniu, niezauważalny przez praktycznie nikogo. Let me tell you the tale of an emperor. No, not that fool Fergus von Emrys, the boar. This one, I believe you remember solely as the usurper. Jedną właśnie z takich historii, które zmienił, jest historia uzurpatora. Uzurpator był zwykłym żołnierzem, dopóki jego oczy nie zostały otwarte na szaleństwo wokół. Zwykły żołnierz, niezwykle lojalny ówczesnemu cesarzowi Nilfgaardu, czyli Fergusowi van Emrysowi. Jednak z czasem zaczęło się to zmieniać. Wraz z mijającymi latami uzurpator został generałem Nilfgaardu, a potem postanowił przejąć tron, zabijając Fergusa. Rozkazał swojemu czarodziejowi Bratensowi przeklnąć Emhyra Wieża i wygnać go z Imperium, by ten nigdy nie zasiadł na tronie. Tym, kto wtedy otworzył mu oczy na szaleństwo wokół, był sam Gunter Odim. To dzięki tym wydarzeniom Geralt związał się też z przeznaczeniem z Ciri. Gdyby Emhyr nie został wtedy zaklęty wieża, Geralt nigdy nie skorzystałby z prawa niespodzianki i nigdy nie złączyłby się z Ciri przeznaczeniem. Have you heard tell of the lad who played with toy soldiers, then went on to lead a noble order in its crusade against the dark that envelops the world? Upon closer inspection, oh, what lovely surprises await! Jako dziecko uwielbiał dwie rzeczy: bawić się drewnianymi żołnierzykami oraz grać w Zabij Elfa. Jakub de Aldersberg, bo to o nim jest mowa, wielki mistrz zakonu Płonącej Róży. Kiedyś włóczęga z wielką nienawiścią do nieludzi i z wielkim darem przewidywania, który zaciągnął się do zakonu Białej Róży, a po śmierci tamtego mistrza sam został mistrzem zakonu Płonącej Róży. Pewnie zastanawiacie się, skąd pan Lusterko zna tę historię. A znają, ponieważ to on dołożył do niej swoją cegiełkę. Już za dzieciaka obserwował i pewnie podpowiadał Jakubowi, co ma robić. Kolejny przykład tego, jak Gunter zmieniał świat, to historia Heralda Chromego, czyli człowieka, który obwołał się królem wysp Skellige. W przeciwieństwie do dwóch poprzednich historii, nie wiemy jednak, w jaki sposób zmienił te. Nie wiemy też, w jaki sposób zmienił historię Viraxasa, trzeciego króla Kerrak, ani historię Eithne, królowej Brokilonu, ale wiemy, że również maczał w tych historiach swoje paluchy. Król Auberon to też znana mu historia. Oh, the NL's grace, their beauty. One wonders how anyone could compare these magnificent beings to vile beasts. Yet if only you knew of the atrocities they've wrought. Co jest świetnym dowodem na to, że Gunter nie działa tylko na kontynencie, ale również w zupełnie innych światach, a może i nawet w zupełnie innych wymiarach. Kolejnym dowodem na to jest sam Olgierd, który próbował przywołać do siebie Guntera i zerwać z nim zawarty pakt, usilnie starając się przyzwać go z zupełnie innego wymiaru, tak jak przyzwał klucznika, czy psa i kota, które towarzyszyły Iris w domu Evereców. Jakich jeszcze zaklęć mam użyć? Próbowałem już wszystkiego. Chcę rozwiązać naszą umowę. Przybądź! Wszystkie te postacie przyzwane przez Olgierda to demony i każda z tych postaci przyzwana została z innego wymiaru. Może tak samo jak wszystkie inne demony i Gunter został kiedyś przyzwany do tego świata, a może przybył tu zupełnie przypadkowo wraz z innymi demonami i potworami w wydarzeniu szerzej znanym pod nazwą Koniunkcja Sfer. Tego nie wiemy.
Nie każda z istot w jego zabawie musiała podpisać z nim kontrakt i oddać mu duszę. Część z nich kończyło naprawdę dobrze i zapewne nawet wcale nie wiedzieli, że ich losami steruje sam Gunter Odim. Bo widzicie, pan Lusterko to nie do końca zło wcielone, jak twierdzi profesor Sherzlock. Chociaż z natury jest zły. Bardziej niż zbieranie dusz i sprawianie cierpienia innym, interesuje go rozrywka i historie. Tak potężna postać jak on musi sobie szukać ciągle nowych wyzwań, nowych zabaw, nowych historii, a te fascynują go niezwykle. Dlatego właśnie zamiast po prostu zabrać duszę Olgiertowi, postanawia wypełnić kontrakt, który stanowi, że nie może być on bezpośrednim wykonawcą trzech życzeń. Ktoś tak potężny jak Odin mógłby zabrać nie tylko jedną duszę, ale wszystkie dusze na kontynencie, zapewne w ciągu kilku dni. Jednak on postanawia użyć Geralta i wypełnić kontrakt jego rękoma. Lubi wygrywać, ale daje szansę przeciwnikowi i tylko dlatego czasem przegrywa. Jak z człowiekiem, który kiedyś rzucił mu wyzwanie, o którym mówi nam profesor Sherzlock, i jak z Geraltem, jeżeli ten postanowi zagrać w jego grę. Dobrze, ale zrobimy to po mojemu. Ostatnie słowa wypowiedziane przez Guntera to w języku antylskim: jesteś tylko kogutem i kogut jest królem na swoim stosie gnoju. Z gruzyjskiego języka: myślisz, że mnie pokonałeś. Mylisz się. Z języka asetyjskiego: nie można mnie zabić, wrócę. Zdania te zapewne nie bez powodu są użyte w trzech językach. Potwierdza to teorię, że Gunter to demon, znający najróżniejsze kultury i najróżniejsze światy. A wszystkie te światy są jego grą. I nie tylko ten znany nam wszystkim, czyli tak zwany kontynent, ale również inne światy często go interesują. Z jakiegoś powodu jednak lubi tutaj wracać. Nie wiemy dlaczego, może inne istoty z innych światów nie są aż tak inteligentne jak ludzie, elfy czy krasnoludy. A może po prostu nie są tak głupie jak my, by po prostu tak łatwo dać się manipulować i nakłaniać do podpisania z nim kontraktu. Może to właśnie ludzie i ten cały świat Geralta jest dla niego idealny. Idealna piaskownica, w której może się bawić nie tylko bez konsekwencji, ale też tak naprawdę bez końca, bo nie ma tu nikogo, który w jakimkolwiek stopniu równałby się mocami właśnie z panem Lusterko. Oprócz ludzkich historii i gier, Guntera Odima fascynują również dwie rzeczy. Lustra i łyżki. Jeżeli w dzisiejszym odcinku mamy mówić o faktach, a nie o teoriach na jego temat, to niestety nie wiemy dlaczego. Używa on często swojej łyżki, wygląda na to, że może za jej pomocą się teleportować, ale również za jej pomocą może kogoś zabić. Może sam przez to, że jest demonem, nigdy nie mógł jeść ludzkich potraw, co go denerwowało. A może ludzkie dusze to jego pokarm? Nie wiemy. Wiemy jednak, do jakiego miejsca te dusze trafiają. Dusze, które zabierze ze sobą, trafiają do tragicznego miejsca. Miejsca tak złego, że jak sam on powiedział, śmierdząca krypta Witolda to w porównaniu z tym raj. Co dobitnie pokazuje, jak źle muszą mieć tam jego ofiary. Dusze trafiają do pewnego rodzaju czyśćca, w którym to utykają w wiecznej agonii. Zapewne w wiecznym bólu, zdane na łaskę pana Lusterko. Łaskę, która zapewne nigdy nie nadchodzi. Wszyscy, którzy spotkali Guntera Odima, zawsze określali go w ten sam sposób. Istny diabeł, demon cierpienia, czy zło wcielone. Ale to nieprawda, a przynajmniej nie do końca prawda. Tak jak powiedziałem, Gunter to też najbardziej uczciwa postać, jaką Geralt kiedykolwiek spotkał. Chociaż wcale tego nie musiał robić, spełnia życzenia wszystkim ludziom, którzy sobie czegoś życzyli. Słowo, słowo. Nigdy nie kłamał. Nigdy nie oszukiwał. Czasem życzenia tych ludzi doprowadzały ich do szaleństwa. Czasem zabierał ich duszę po wypełnieniu kontraktu, a czasem osoba, której pomagał, dożywała spokojnej starości. Bo widzicie, Gunter Odim wie, kto jest zły z natury. I tylko po to zło idzie. Potrafi wyczuć, które życzenie jest kierowane złością i nienawiścią, a które dobrem i życzliwością. Dobrym przykładem tego może być historia o tym, jak pomógł odnaleźć Geraltowi Yennefer. I dzięki temu historia, którą widzimy w Wiedźminie 3, potoczyła się jak się potoczyła. Lecz nigdy nic za to nie chciał. Nigdy nie zmusił Geralta, by ten spłacił swój dług. Nakłonił go do tego, lecz nigdy nie zmusił.
i myślę, że gdybym miał znaleźć jakieś nawiązanie w kulturze naszego świata do właśnie pana Lusterko, to wcale nie byłoby to nawiązanie do legendy o panu Twardowskim, który podpisał pakt z diabłem, a do przykładowo Lokiego z nordyckiej mitologii, bóstwa o wielu obliczach, boga psód i chaosu, który tak samo jak Gunther był znany z wielu intryg i manipulacji losami bogów i ludzi. Gunther Odin stworzył świat trzema klaśnięciami, a do tego przyzwał w tym świecie jeszcze demony. Stworzył iluzję Shani, ale też zatrzymał czas w karczmie, tym razem dwoma klaśnięciami. A nawet nie chcę myśleć, co by się stało, jakby cztery razy klasnął. Widział Witolda w postaci ducha, a nawet go torturował, bez żadnego problemu. Potrafił pokazać się ślepemu profesorowi, wywołać sztorm, który rozbił statek. Potrafi się teleportować, zabierać duszę, lewitować, zmienia postacie, a nawet kontroluje i czyta myśli innych. Zna też wszystkie historie. Zapytany o to, skąd je zna, odpowiedział. Szani kochana, czy pytasz orła, jak to się dzieje, że umie latać? Gunther Odin potrafi naprawdę wiele. Jest to bez wątpienia najpotężniejsza postać, jaka odwiedziła to uniwersum. I mówię postać nie bez powodu, bo na 100% nie jest to człowiek. Nie jest to czarodziej, nie jest to nawet dżin, na 100% jest to demon. Ale niezwykły demon, którego da się pokonać, tak jak Geraltowi udało się pokonać klucznika. Nie. Nie znamy dokładnego określenia i nazwy na kogoś i jego rodzaju, ale wiemy, że to ktoś ze świata demonów. Nie wiemy, czy jest ich kilku, czy może on sam. Ale wiemy jedno, jakikolwiek demon nie stoi nawet blisko Gunthera Odima, niezwykłością, unikatowością czy potęgą. Jest to pewnego rodzaju unikat i gdybym miał określić jakieś sformułowanie, które najlepiej by go opisało, powiedziałbym Bóg, ale nie nasz Bóg, Bóg czarnej magii, Bóg demonów, którego naturalną wrodzoną umiejętnością są historie, czuje je, dotyka, a nawet chłepta. Kocha się nimi bawić. Tak jak wrodzonym zadaniem tygrysa jest polować i zabijać, tak jak wrodzonym zadaniem drzewa jest rozsiewać nasiona i rosnąć, tak wrodzonym zadaniem Gunthera jest znać historię i je zmieniać. Jeżeli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, a jeszcze tego nie robisz, to zostaw subskrypcję na kanale. Wpadnij też na największy fanowski wiedźmiński Discord na świecie, czyli Wielka Redania, a my standardowo widzimy się za kilka dni. Do zobaczenia.